Witam wszystkich serdecznie w Tasiemcu pod tytułem Portale Wszelakie. Część czwarta. Dzisiaj już nagrywałem część trzecią. Wcześniej jak jechałem jeszcze było jasno. Teraz część czwarta, dlatego no za moimi plecami już ciemność, ale dzień jest taki sam. Chociaż zaraz wam powiem, momencik, bo może się mylę. Moment, zaraz wam powiem. No dochodzi i koniec dnia, o tak powiem, tak? Dobrze, misza z tym. Parę słów powiem teraz a propos telefonów, dawania numeru telefonu, co na ten temat sądzę i likwidacji w pewnych okolicznościach tegoż jakby profilu. Jeżeli chodzi o telefony, to ja wiem o tym z autopsji, że kobiety no są niejednokrotnie powściągliwe do ich rozdawania i tak jak rozumiem jeszcze, ja teraz będę opowiadał szczególnie ze strony kobiet, bo jakby to jest bardziej, ten temat dotyczy kobiet. Ja myślę, że panowie akurat tutaj w tym względzie nie tyle, że nie mają problemów, bo wielokrotnie pewnie właśnie są problemy, ale zaraz właśnie o tym powiem. Danie numeru telefonu, nie mówię o takich sytuacjach, kiedy w piśmie już ktoś okazuje się no naprawdę nierokujący, naprawdę, czy chamski, czy niekulturalny, czy odkrywa swoje prawdziwe, niecne zamiary, no to nie ma o czym mówić, tutaj nie mówimy o tego typu historii, ale jeżeli ktoś idzie w kierunku, powiedzmy, jakiejś kultury, powiedzmy, że coś tam prezentuje, to ja uważam osobiście, że danie telefonu tylko i wyłącznie wciąż jakby podkreślam i uczulam tą kwestię, że tutaj jest większość czasu przebywania zmarnowane. I żeby właśnie tę większość czasu ukrócić, ja już wcześniej w poprzednim odcinku mówiłem coś na temat zdjęć, teraz mówię a propos telefonów, żeby ukrócić ten czas, dobrze jest, ja uważam, skomunikować się telefonicznie. Absolutnie ja bym jednak mimo wszystko apelował o taki zdrowy rozsądek do kobiet w panice pod tytułem telefonu ja nie daję, bo jak ktoś będzie miał mój telefon, no to nie wiem, będzie zaraz stalkerem, będzie nas nękał i tak dalej. Nie, moje drogie, zdarzają się takie sytuacje, trzeba powiedzieć jednoznacznie, ale jak ktoś chce dojść do tego momentu, to będzie taki teatr tworzył, że i tak ten telefon prędzej czy później od was wydobędzie i tak będzie waszym jakimś tam, powiedzmy, prześladowcą, ale można temu zapobiec, tak? Po pierwsze jest blokada telefonów, po drugie zawsze możemy takiego delikwenta zgłosić już jakby wyżej gdzieś tam na policję, po trzecie ja myślę, tak obiektywnie pomyślcie, drogie panie, jeżeli nawet dacie numer telefonu i błyskawicznie zorientujecie się, że coś jest nie tak z tym delikwentem, bo powiedzmy tak, rozmowa wam się typowo mega nie klei. Jest to znajomość bardzo krótka, nie liczę momentu, bo popatrzcie, do czego to chodzi. Jeżeli wy tłuczecie pianę pisząc, ja mówię oczywiście cudzysłów, powiedzmy, że piszemy przez tydzień, dwa, bo panie są miłośnikiem w ogóle pisania, co jest dla mnie idiotyczne, przepraszam najmocniej, ale jest idiotyczne. A telefon dajecie po dwóch tygodniach już takiego nabicia piany tym pisaniem, gdzie panowie, nawet jeżeli mają netne zamiary, jeszcze potrafią się ukryć, tak? A podczas telefonu błyskawicznie byście jednego z drugim zdemaskowały, to uważam, że lepiej ten telefon dać szybciej, żeby ukrócić ten czas właśnie zmarnowany na takiego no, pajaca i szybciej dowiadujecie się, że to jest po prostu kompletnie, nie ma sensu kontynuacja znajomości. Po kilku zdaniach widzicie, że się rozmowa nie klei, jest to lepsze. Mało tego, wyobraźcie sobie, że taki absztyfikant dostaje od was telefon i czysto teoretycznie jakbyście pomyślały sobie, że to będzie wasz prześladowca. Nie! Dlatego, że on, jak szybciutko go zweryfikujecie przy ciągu, nie wiem, no, pięciominutowej nawet rozmowy, że tu się nie będzie z tego nic, absolutnie, jest ogromna szansa, że będąc on, ten zły człowiek, tak go nazwijmy, tak, na tym portalu, błyskawicznie przerzuci zainteresowanie na inną kobietę, zobacząc, że go po pięciu minutach rozmowy, gdzie wszystko się dowiecie, albo prawie wszystko, albo będziecie już wiedziały, że to jest po prostu nieporozumienie dla was, nawet niech on wygląda przepięknie na zdjęciu, to już nie ma znaczenia. Nie ma paliwa chłop na rozmowę, albo ta rozmowa idzie wyjątkowo topornie, siermiężnie i nie trzyma się ładu i składu i błyskawicznie macie diagnozę zrobioną naprawdę w przeciągu, tak jak powtarzam, 5 minut blokujecie faceta i on, odbijając się od ściany, momentalnie przerzuca swoje zainteresowanie na inną panią, tak? Niech inna, za przeproszeniem, się z nim męczy, która chce z nim pisać tydzień, dwa, trzy, miesiąc, bić pianę tłukąc i dopiero później niejedna daje numer, bo już uznaje, że to jest ten właściwy moment po tym pisaniu nadanie. Nie!
Ja uważam, że im szybciej dacie numer, im szybciej, błyskawicznie zweryfikujecie pacjenta telefonicznie, naprawdę tym lepiej. Wierzcie mi, wasze życie na tychże portalach będzie dużo, dużo prostsze i dużo łatwiejsze. Błędnym jest myśleniem, że tłuczenie piany to jest coś dobrego. Tłuczenie piany mam na myśli, napędzanie dialogu, tak, że wiecie doskonale, że pisać to można cuda na kiju i w pisaniu nie jeden dewiant jest dosyć biegły i dobry i będzie tam oczywiście wam słodził i wszystkie słodko pierdzące teksty do was pisał, te, które wy oczekujecie. Oni też są fachowcami, słuchajcie. Oni wiedzą doskonale, co do was napisać, żeby was to zainteresowało, jak to was zachęcić do siebie od rana już, jakby powodując, że żebyście zwrócili na jednego z drugim uwagę, a podczas rozmowy telefonicznej mogłoby się okazać, wyobraźcie sobie, że 5 minut, autentycznie mówię, 5 minut początkowej rozmowy okazuje się tak, po pierwsze, już wam mówię, w rozmowie, jeżeli ten facet nie może z wami rozmawiać dosyć płynnie, czyli tak o jakiejś tam losowej godzinie, to już jest pierwsza lapka kontrolna, facet jest zajęty. Ma żonę, ma dziewczynę, ma konkubinę, ma partnerkę, a tu ściemę szuka taniej odskoczni seksualnej, kombinuje z wami na wszystkie sposoby i pisze do was tylko wtedy, jak telefon trzyma, nie wiem, albo obok w pokoju, albo gdzieś w klozecie siedzi, albo w pracy, albo takie historie. A telefon, słuchajcie, nawet samo to, że nie każdy wam da numer telefonu, pomyślcie sobie, z facetów, to już lampka powinna wam się zapalić, nie ma sensu z tym jełopem pisać, bo wiadomo, że on coś ma do ukrycia. Druga sprawa, jeżeli nie możecie zadzwonić do niego o każdej, nie mówię o każdej porze dnia i nocy, ale dosyć powiedzmy w godzinach takich rozsądku w ciągu dnia, już lampka kontrolna kolejna, że po prostu coś jest nie tak z tym facetem i on coś kręci. Zobaczcie, jak dużo rzeczy można zweryfikować jednym konkretem, podając numer telefonu. Wszystko wiecie, wtedy z automatu, czy facet umie się wysłowić przy was, czy on jest, zapewniam was, że te wszystkie seksualne jełopy, ci idioci, ci, którzy wysywają do was swoje flaczki nieszczęsne, oni padają jak muchy, jakbyście dały jednemu z drugim numer telefonu i dały mu się wykazać słownie. Niech on pokaże swoje kozactwo przez telefon. Jak jest kozak, rany boskie, no w to mi graj, no to pokaż siebie, jaki jesteś konkretny i mów, opowiadaj, tak? Czekajcie, tylko przetrę, bo nie wiem, czy to coś tutaj ze mną, a nie, to taka lampa. Także ogromne korzyści płyną z dania numeru telefonu. Nawet sobie sprawdźcie to, spróbujcie, zaufajcie mi, a natychmiast wasze życie w tym idiotycznym miejscu, trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, stanie się prostsze. Wyprzedźcie do przodu, że tak powiem, bądźcie mądrzejsze, kobiety, teraz apel do kobiet, mądrzejsze od tych wszystkich ogrów, które tutaj są skumulowane. Przeskoczcie ich z tym wszystkim. On jest cwany niejednokrotnie, ale w gębie. On jest cwany tylko i wyłącznie na tym pułapie właśnie pisania. Oni wyszkolili się doskonale w tym zakresie. Potrafią was tam nie dosyć, że ubliżać, zagiąć, być bezpośredni wobec was, a nie będzie tego, ale to ja wam zapewniam, w 100% kładę naprawdę duże pieniądze, że nie będzie tego przez telefon, bo przez telefon po prostu z tych 10 kozaków, którzy wam się zaprezentowali pisząc, to się okaże, że może jeden tak naprawdę jest konkretny w rozmowie i faktycznie jest w stanie w ogóle coś zaprezentować podczas rozmowy. Cała reszta jest po prostu, padają. I zobaczcie, jak błyskawicznie wy byłybyście w stanie, ale to mówię całkiem serio, wyeliminować, że te popaprańce zniknęliby z takich portali, bo on by nie miał szans. Zagadałby do jednej, telefon daj. Zagadałby do drugiej, telefon daj. Do trzeciej, do czwartej, do piątej, telefon, telefon, telefon. Padają. Oni padają jak muchy. W was jest po prostu cała moc, jeżeli chodzi o to, żeby wyeliminować tychże idiotów. Wprost ja wam mówię, momentalna eliminacja, nie trzeba wiele zabiegów robić, nie trzeba robić jakichś nie wiadomo jakich ruchów, bo jak wy piszecie, jak wy wdajecie się w to, co oni chcą, żebyście wypisali, nakręcali się, będą was podkręcać tam seksualnie, jakieś głupkowate teksty, jakieś pytania chore zadawać i tak dalej, wy myśląc, że to jest dobre, myśląc, że przez te pisanie wy poznacie jednego z drugim, nie, nic bardziej mylnego, wy ich nie poznajecie, bo ci ludzie są przystosowani do tego niejednokrotnie jak kameleony, żeby robić wam, w cudzysłowie oczywiście, dobrze pisząc, oni wiedzą doskonale, co napisać wam,
żebyście wy to akceptowały, żeby wam, żeby przedłużyć ten dialog o jeszcze jeden dzień, o jeszcze jeden, o jeszcze cztery dni, o jeszcze tydzień. I teraz wyobraźcie sobie właśnie sytuację, kiedy piszecie z takim mistrzem szpadygiętej przez dwa tygodnie, 14 dni pisania. To jest szok, nie? I w końcu decydujecie się, w głowie sobie układacie, no dobrze, już to pisanie nam wychodzi, ja daję teraz dopiero, robię to święto lasu i ja podaję telefon. No i okazuje się, że wy dzwonicie do siebie i już podczas jednej rozmowy telefonicznej, podczas minuty, maksymalnie 5 minut, czar pryska, bo facet nie jest w stanie utrzymać dialogu. Zobaczcie, jak ja wam przedstawiam to w bardzo taki brutalny, ale prosty sposób. Zaufajcie, że to jest po prostu, to jest niesamowite, jak zmieni się jakość wasza funkcjonowania na tychże portalach. Teraz mówię to do kobiet, bo wiem, jacy są faceci, znam temat. Oczywiście z dużej ilości rozmów z kobietami to nie jest to, że ja mam doświadczenie, bo ja nie jestem gejem, nigdy nie będę, nie interesuje mnie to, ale po prostu tak działają. Możecie tylko i wyłącznie być tam i potwierdzić to, że tak to się dzieje, tak? Jest mnóstwo facetów napalonych tylko i wyłącznie na jedno, ale chcą dojść do tego w sposób obrzydliwy, prymitywny, bezpośredni, co nie może mieć miejsca, tak? Ale wy, wszystko w waszych rękach. Kolejna sprawa, jaką ja chcę teraz tu wam uświadomić, to jest temat w pewnym momencie likwidacja no portalu. Ja nie będę teraz używał dokładnie jakiejś nazwy, bo to nie ma znaczenia. Ja już mówiłem to w pierwszym czy w drugim odcinku, że tak naprawdę jak nazywa się ten portal, nie ma tu znaczenia. Są bardziej popularne, są mniej popularne. Wiadomo, że te bardziej popularne kumulują większą ilość osób. I ja tak szczerze powiem wam, uważam osobiście, że im mniej portal popularny, tym tak naprawdę jest gorzej, dlatego że to prawdopodobieństwo, że wśród, ja już to mówiłem, mniejszej ilości osób wyłowimy tą rozsądną, jest mniejsze. Mówię zupełnie serio. Jeżeli będziecie sobie radziły selekcjonować no łobuzów, a panowie będziecie umieli wyselekcjonować te złe panie na portalach, tam gdzie jest ogólna dostępność duża i tych kobiet jest sporo, to już uważam, polepszy się jakość waszego poznawania się tutaj i dojścia do tych, tak jak ja powtarzam, rozsądnych ludzi. Rozsądny człowiek to nie jest ten, który zostaje, nie wiem, naszym przyjacielem do końca życia, czy partnerem, czy żoną. Nie, rozsądny to już, dla mnie rozsądny to już jest jak fajny dialog idzie i rozmowa z tym człowiekiem, nawet jednorazowa była, nie była czasem stracony. Następna sprawa to jest taka likwidacja. Dobra, niech wyprzedzi mnie. Pada deszcz i dosyć warunki są kiepskie. Następna sprawa to jest likwidacja no jakiegoś tam portalu, podczas kiedy poznajemy kogoś, tak? No i dochodzimy do szybkich, błyskawicznych wniosków, znaczy to są, dwa są takie zagrożenia. Powiedzmy, no bo tam się nam otwierają okienka, tak? Kogoś akceptujemy albo kogoś nie akceptujemy, dodajemy, powiedzmy, że się tam parujemy, no bo to różne są systemy na różnych tych portalach, ale będę tak mówił, na najbardziej popularnym. Jesteśmy sparowani, pojawiło nam się tam jakieś okno z jakimś Waldkiem, z Mietkiem, z Hanką, z Teresą, no obojętnie jak tam mają na imię, no i pojawia się tam ileś. Teraz tak, jest problem w selekcji oczywiście tych dialogów, ale drogie panie i drodzy panowie, szczególnie teraz myślę, że do pań akurat coś, no powiedzmy, znaczy nie wiem, to w sumie i do pani, do panów. Skupcie się na tym, że to, że wy żeście się z kimś sparowały i to, że dialog wam poszedł z jednym facetem, wydaje wam się, że ten dialog szczególnie pisany, który jest nędzny, którzy, tak jak powiedziałem wam, mnóstwo jest abstryfikantów, którzy będą pisać to, co wy chcecie. Dlatego nie ulegajcie iluzji, nie ulegajcie takiemu złudzeniu, że jeżeli jeden z tych, powiedzmy, trzech kandydatów, ja to tak tylko nazwę, bo ja wiem, że potraficie mieć otwartych ponad 100 okienek. Widziałem na własne oczy, pokazała mi dziewczyna telefon, miała ponad 100 tak zwanych par otwartych w jednym momencie, czyli że ona nie likwiduje, bo tam ktoś się mniej odzywa, tylko ona to kolekcjonuje, zbiera, podtrzymuje te dialogi. Dla mnie kompletny bezsens, ale tak działają, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że macie ileś otwartych tych okienek, jakiś abstyfikant pisze na was dobrze i wy już na przykład decydujecie się na to, żeby no nie wiem, nie pisać albo mniejsze zaangażowanie w pisaniu albo w rozmowie i tak dalej mieć z drugim, z trzecim, z dziesiątym, ja nie wiem o co chodzi. Musicie wiedzieć, że ta selekcja, dopóki się nie zobaczycie, to co wam się wydaje,
że się sparowałyście, sparowaliście z jakąś panią, z jakimś facetem i to wydaje wam się, wow, to jest fajne, już ten dialog fajnie idzie, oj, to jest ta osoba, z którą ja już tam gdzieś tam zawrę znajomość i będę żył z nią, no nawet jeśli daleko rozbujamy wyobraźnię, długo i szczęśliwie, nie, nie ulegajcie takiemu złudzeniu, nie ulegajcie takiej iluzji, nie marnujcie materiału ludzkiego. Co mam na myśli? Nie róbcie czegoś takiego, że przypuśćcie, że macie 10 abstyfikantów. No poznajecie jedną, w miarę fajnie idzie dialog. 9 tam już nie, dosyć, że olewacie. Co gorsza jeszcze zrobicie, zlikwidujecie te, nazwijmy to pary, te jakieś tam kontakty, bo tu już wam idzie na tyle dobrze. Gwarantuję wam, że to, co wam się wydaje, że jest dobre, to, co tłumaczyłem już we wcześniejszych odcinkach, po 3, po 7, po 2 tygodniach może się okazać, że jest kompletną klapą. Kompletną. I teraz tak. Mieliście kogoś tam sparowanego, z kim moglibyście prowadzić dialog, który może do końca na dzień dobry nie szedł tak idealnie, jak wam się wydaje, tak? Ale on by się jeszcze tam rozkręcił, a już szczególnie biorąc pod uwagę na przykład propozycję tego telefonu, o której już mówiłem, starajcie się szanować tych, co tam się u was pojawili. Oczywiście weryfikujcie szybko, bo jeżeli ktoś się nie odzywa, no to nie, to jest out, to jest karygodne. Jeżeli ja zapisuję się na coś takiego, decyduję się zapisać już na tego typu jakiś portal, no to domyślam się, że ktoś może się do mnie odezwać, czy ja się do kogoś powinienem odezwać. Skoro tu już jestem, no to nie mogę marnować czyjegoś czasu, że tak, klikam, ktoś tam się ze mną złączył, cudzysłów oczywiście, tak? A ja później olewam i nie piszę nic. No to jest bez sensu. No to jest dziecinada. To jest zabawa 15-latków. Albo my idziemy w jakiś dialog, który rozpoczniemy i szybko on się skończy, bo sobie wzajemnie nie pasujemy. Okej, wyjaśnione, nie pasujemy, nie idziemy tam dalej. Albo idziemy dalej w jakąś tam rozmowę i próbę, no nie wiem, rozwinięcia tegoż dialogu. Nie rozumiem ludzi, którzy się tutaj tylko i wyłącznie prawdopodobnie karmią tą atencją, czyli tym panie, to jest szczególnie teraz do was. Wy myślicie, pomyślcie sobie, że jeżeli wy nałapiecie mnóstwo okienek, że jeżeli panowie was naklikali, mówię cudzysłów, i macie tych dużo par, i tylu tych abstyfikantów, i tam na tych zdjęciach pojawiają się wam naprawdę niejednokrotnie tacy wymarzeni wasi kozacy, drwale, tatuaże, no cuda na kiju, brudka, no cuda, no naprawdę przystrzyżeni, jeszcze z ładnym Rolexem, w cudzysłowie, i obok pięknego samochodu, że to jest to, o czym marzycie, to wy macie niesamowite powodzenie. Nie, dlatego że wracam do sedna. 95% obecnych tutaj panów, to nawet jeżeli wam się sparuje, dosłownie teraz powiemy, 100 tych okienek, to 95 to nie jest to, że wy macie zajebiste powodzenie. Nie, 95 i tak chce was bezpośrednio wydymać. Czy to uważacie, że to jest powodzenie? Nie, absolutnie nie. 5 może z tej setki 5 może okazać się rozsądnych, a ja nawet uważam, że statystyki są bardziej brutalne. Także uczulam na to, uczulam na te lekceważenie i marnotrawienie sobie tej szansy na jakieś tam poznanie, na szybką likwidację tych znajomości. Nie mówię o takich permanentnych, którzy się nie odzywają, bo to jest dla mnie karygodne, ale jeżeli ktoś, powiedzmy, na początku w cudzysłowie nie rokuje, a my się przerzucimy na tego, no mówię, według nas tak początkowo, bo w dialogu, dialog pisany jest na tyle drętwy, że na jego podstawie, ja uważam absolutnie poważnie, na jego podstawie nie ma co wyciągać żadnych daleko idących wniosków. Żadnych. Przestrzegam przez to. Uważajcie. Nie idźcie tą drogą. Nie likwidujcie. Mało tego, jak już kogoś poznajecie, nawet jeżeli zobaczyliście się na żywo, ostatnie słowo, zobaczyliście się na żywo i na żywo wydaje wam się, że nie wiem, że no fajnie by było poznać kogoś dalej. Nie idźcie takim systemem myślowym, poznałem kogoś, znaczy dobrze by było oczywiście, jeżeli ustalacie oboje, że likwidujecie tego przeszkadzacza w postaci portalu, bo to jest przeszkadzacz, on będzie wam przeszkadzał. Jeżeli faktycznie czujecie, że możecie do siebie się skłonić, ale jeżeli jedna osoba likwiduje, a druga tam dalej garuje, to nie ma sensu. Ustalcie coś razem, a nie idźcie na pałę, że likwiduje, to później za chwilę się pojawiacie kolejny raz. Wygląda to idiotycznie. Szanujcie, że tak powiem, to i mocno się postarajcie coś tam skomunikować razem ze sobą na żywo. Nie bazujcie na tym, co jest w piśmie. To jest najbardziej, według mnie osobiście, zły kierunek, jaki można obrać. W piśmie, jeszcze raz to powtarzam, pisać można cuda na kiju.
weźcie to pod uwagę, cuda na kiju. A ja myślę, że nikt nie potrzebuje tutaj ani cudów, ani jakichś kijów. Chociaż teraz jest popularne zbieranie chrustu i na tym musimy teraz zakończyć ten odcinek, bo zbliża nam się 20 minut, a tak jak powiedziałem, po 20 minutach zaczyna mi telefon urywać film i przerzucać to na dwa filmy, a nie chcę tworzyć jakby łącznika. Wszystkiego dobrego, do następnego razu. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie się podobało. Pa! Pozdrawiam!